Kolejny raz włócznie jadźwingów trafiły do rąk szczególnie zasłużonych dla miasta i lokalnej społeczności. Spotykamy się dzisiaj po raz 20. Jest to wobec tego jubileusz. I w ciągu tych minionych 20 lat działo się bardzo dużo. Myślę, że ponad 100 włóczni przekazaliśmy dla osób, dla instytucji, dla firm, dla organizacji, które zasługiwały na wyróżnienie, docenienie i podziękowanie ze strony suwalskiego samorządu. Tym razem oczywiście jest kolejna edycja. Chcemy zaprezentować tegorocznych laureatów i również podziękować ich za wszystko, co dają temu miastu, dla mieszkańców, bo nie ulega wątpliwości, im więcej takich osób, które uzyskały sukces, które błyszczą tutaj w Suwałkach, to są nasze perełki, które powinniśmy doceniać, pokazywać jako dobry wzór do naśladowania dla innych i chcemy to robić. Chcemy przekazywać to symboliczną włócznię jadźwingów, która związana jest przecież w swojej symbolice z tym ludem dzielnym, walecznym, który kiedyś tam tutaj mieszkał, żył i myślę, że tej dzielności również nie brakuje tegorocznym laureatom włóczni jadźwingów. Tegoroczna edycja odbywała się według nieco zmienionych zasad. Ograniczono liczbę wręczanych statuetek do 5, z których 3 zostały przyznane przez kapitułę złożoną z laureatów nagrody z ostatnich 2 lat. Pozostałe 2 przyznał prezydent miasta. Według najnowszego regulaminu jedna z włóczni ozdobiona jest diamentem. To szczególne wyróżnienie, bowiem obdarowany nią laureat, prócz tego trofeum, posadzi na suwalskich bulwarach dąb, który nazwany zostanie jego imieniem. Cieszę się niezmiernie, że Suwałki są postrzegane jako przez władze województwa podlaskiego jako miasto dynamicznie rozwijające się, jako miasto sukcesu i na pomoc władz województwa podlaskiego możemy zawsze liczyć. I te środki finansowe, które płyną i płynęły do naszego miasta, pozwalają nam myśleć o jego dalszym rozwoju. Są kierowane środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środki pomocowe, płyną tutaj od 4 lat. Są kierowane środki z budżetu państwa, też niekiedy za pośrednictwem województwa podlaskiego. I chciałbym dzisiaj przekazać tą specjalną włócznię, włócznię z diamentem, czyli ona niesie za sobą obowiązek czy przyjemność posadzenia tego dębu. Ale dzisiaj sadzić nic nie będziemy, bo mamy luty, jeszcze trwa kalendarzowa zima. I chciałbym tą włócznię przekazać w dowód uznania, podziękowania władzom województwa podlaskiego, a w szczególności marszałkowi województwa, panu Arturowi Kosickiemu. Nagrodę w imieniu marszałka województwa odebrał radny sejmiku wojewódzkiego Paweł Wnukowski. Jestem niezmiernie zaszczycony, że mogę w imieniu marszałka województwa podlaskiego pana doktora Artura Kosickiego odebrać tą jakże wspaniałą włócznię, dowód wzajemnej współpracy z samorządem miasta Suwałk, z panem prezydentem, z Radą Miejską tutaj w Suwałkach. Na samym początku pan dr Artur Kosicki chciałby moimi słowami przeprosić was, że nie może być tutaj osobiście z wami, bawić się, świętować otrzymanie tej nagrody, ale też chciał bardzo serdecznie podziękować całej kapitule panu prezydentowi za przyznanie tego wspaniałego wyróżnienia. Przekazane w postaci nagrania podziękowania wygłoszone przez marszałka Kosickiego wskazały, że laureat postrzega nagrodę jako docenienie pracy nie tylko własnej, ale również całego samorządu wojewódzkiego. Ta nagroda właśnie, tak jak marszałek też powiedział, jest kierowana dla całego samorządu województwa za tą pracę na rzecz dobra tutaj wspólnego, no jak też prezydent podkreślał tą dobrą właśnie wzajemną współpracę obu samorządów, bo na tym to powinno polegać. Wszystkie samorządy powinny się wspierać nawzajem i cieszę się, że właśnie samorząd województwa podlaskiego dba o to, żeby region, nasz region województwa podlaskiego rozwijał się po prostu w sposób jednakowy, taki równomierny, nie, że tylko duże ośrodki, ale po prostu te mniejsze też. Ale oczywiście nie zapominamy o Suwałkach, które są na północy, no mówiło się województwo kiedyś suwalskie, sobie radźcie, tak, no tutaj województwo białostockie, tak, tutaj łomżyńskie, no każdy gdzieś tam wiadomo,
chciał swoją stronę te, powiedzmy, inwestycje ciągnąć. Natomiast ja się cieszę z tego, że tutaj właśnie też z tego subregionu suwalskiego pochodzą dobrzy samorządowcy, którzy dbają właśnie o te interesy, mówią o tych potrzebach mieszkańców naszego regionu, bo tak jak tutaj właśnie było mówione, i czy ta spalarnia, czy to lotnisko, czy też i ta hala, gdzie dzisiaj się znajdujemy, no gdyby nie wzajemna współpraca i tutaj tak samo trzeba podkreślić rządu, tego po prostu by nie było. Także ja się bardzo cieszę, że Suwałki tak dynamicznie się rozwijają. Intensywny rozwój mniejszych ośrodków, pomimo licznych przeszkód, możliwy jest dzięki utworzeniu specjalnego funduszu w budżecie samorządu wojewódzkiego. Trzeba podkreślić tutaj, że już w poprzednim budżecie województwa podlaskiego powstał specjalny fundusz właśnie wsparcia gmin i powiatów, typowo nakierowany na wsparcie inwestycji, które samorządy robią, bo tutaj trzeba podkreślić, że jak rząd uruchomił program Polski Ład, a więc tych dużych pieniędzy strategicznych na te inwestycje, które mają pobudzić rozwój regionu, to my jako samorząd województwa podlaskiego chcieliśmy jeszcze wesprzeć te samorządy, bo wiadomo, że wcześniej samorządy bardzo dużo realizowały budowy dróg, często te budżety no już były dość mocno nadszarpnięte, nie było dodatkowych środków, żeby też pokryć te wydatki związane z Polskim Ładem, do tego doszła jeszcze wojna na Ukrainie, a więc wzrost cen, inflacja. My chcieliśmy stanąć po prostu na wysokości zadania, nie zmniejszając oczywiście tutaj wkładu czy w instytucje sportowe, a więc w te kluby, tak jak tutaj Ślep Smarów, Suwałki. My dalej chcemy to wspierać, chcemy dalej inwestować ogromne pieniądze w kulturę, duże pieniądze w straż pożarną, w remonty dróg tych naszych wojewódzkich, ale też właśnie ten fundusz wsparcia gmin i powiatów w wysokości 25 milionów złotych, chociaż już wiemy, że ten fundusz będzie zwiększany, po prostu ma też pomóc wszystkim tym samorządom, żeby jeszcze bardziej to zmniejszyć lukę i żeby jeszcze w następnych latach mogły kolejne inwestycje powstawać na tym terenie. Druga z prezydenckich włóczni trafiła do Roberta Szatkowskiego, prezesa Suwalskiej Szkoły Lotniczej. Uhonorowany za pracę nad rozwojem lotnictwa, jego propagowanie i organizację podniebnych wydarzeń, Robert Szatkowski tak mówił o swojej pasji. Pasja, no to jest jak sztuka, no albo jesteś, zarziłeś się tym, albo nie. To jest jak sztuka, nie? A pana co pociągnęło tak najbardziej do tej sztuki? Ja myślę, że piękne widoki, przede wszystkim piękne widoki, ale też i wyzwanie, bo lotnictwo to przede wszystkim nauka. To zanim siądziemy za stery, to jest około 100 godzin samej teorii, później kilkadziesiąt godzin praktyki, później jeszcze trzeba się naprawdę długo przygotowywać, żeby zdać egzaminy. Także to jest lotnictwo to przede wszystkim nauka. Nauka i permanentna nauka cały czas, to jest niekończąca się nauka i doskonalenie swoich umiejętności. Do grona laureatów tej prestiżowej nagrody dołączyła również cichutko świętująca swoje 30-lecie społeczna organizacja na rzecz przyjaciół dzieci Przystań. Pod opiekuńczymi skrzydłami przystani wyrosło już niejedno pokolenie młodych Suwałczan, których losy, gdyby nie pomoc osób zaangażowanych w działalność organizacji, prawdopodobnie potoczyłyby się zupełnie inaczej. Podopieczni wywodzący się z dysfunkcyjnych rodzin dostają tu wsparcie, opiekę i pomoc nie tylko w nauce, a przede wszystkim motywację do tego, by samodzielnie budzić własne ambicje, realizować je i czerpać z tego radość. Często po latach wracają do przystani. Jest takich wielu wychowanków, którzy polepszyło się, jakby znaleźć lepszą pracę. Pamiętają o nas, odwiedzają nas, pomagają tym słabszym. Nawet taka rzecz, że wpłacają 200 zł na konto, bo wiedzą na przykład, że mówią, że był pan dla nas autorytetem i pamiętają o tym. Kolejnym laureatem włóczni Jadźwinków za dotychczasową działalność na rzecz rozwoju północno-wschodniej Polski i rejonów przygranicznych zostało Stowarzyszenie Euroregion Niemen, w imieniu którego statuetkę odebrał Cezary Cieślukowski. Praca w Stowarzyszeniu Euroregion Niemen to jest praca zespołowa. Ja oczywiście świetnie się czuję w roli lidera, ale mam głębokie przekonanie, że te wszystkie sukcesy, o których była mowa i na filmie, i padły z ust pana przewodniczącego, jest to nasza wspólna zasługa zespołu. Dlatego pozwoliłem sobie na scenę zaprosić panią Małgosię Dudzińską, dyrektor Biura Euroregionu od bardzo, bardzo wielu lat. Kobiecie nie będę wypominał oczywiście od wielu, ale jesteśmy razem od bardzo dawna. Również jest pani Julia Kościół, która pracuje z nami też od wielu lat. I są to osoby, nie tylko zresztą oni, są to osoby, które wkładają swoje serce, swoje umiejętności, swój czas, swoją wiedzę w to, żeby się nasz euroregion rozwijał. Oczywiście nie pracujemy dla sukcesów, nie pracujemy dla wyróżnień i nagród, aczkolwiek z olbrzymią satysfakcją i przyjemnością tę nagrodę
przyjmujemy. Natomiast miarą naszego sukcesu jest to, że właśnie kilkaset organizacji różnego rodzaju, kilkadziesiąt samorządów otrzymało wsparcie, pomogliśmy im znaleźć partnerów, pomogliśmy przygotować wnioski, uzyskać dotacje, rozliczyć ją skutecznie i dzięki temu coś tutaj w naszym regionie po tych przedsięwzięciach zostało. Ostatnia włócznia trafiła do jednego z najstarszych suwalskich przedsiębiorstw działających w branży IT. Nagrodę odebrał właściciel firmy Matrix, Cezary Taraszkiewicz. Niesamowicie jestem zaskoczony. Chciałbym serdecznie podziękować dla pana prezydenta, dla całej kapituły. No, jestem trochę spięty. Przede wszystkim chciałbym podziękować dla swojej załogi, dla zespołu, który tworzyliśmy, dla swoich klientów, dla mojej małżonki wspaniałej, która ma bardzo dużą cierpliwość do mnie. Atrakcją tegorocznej gali był pokaz iluzjonisty Macieja Pola. Ten najpopularniejszy polski magik swoją pasję przekuwania rzeczy oczywistych na nieoczywiste realizuje z niezrównaną sprawnością. Nie brakuje mu pomysłów, którymi zaskakuje widzów na małych i dużych scenach. Jego show robi naprawdę ogromne wrażenie. Kiedy miałem lat 7, kiedy sobie wymyśliłem, że to będę robił, że zostanę iluzjonistą, to myślę, że jeżeli ktoś jest konsekwentny, to może w życiu zrealizować swoje nawet najbardziej skryte marzenia, może zostać nawet czarodziejem. Więc jeżeli marzycie w ogóle o nierealnych rzeczach, to marzcie o nich, ponieważ kiedy marzymy, gdzieś podświadomie dążymy do realizacji tych marzeń, a kiedy jeszcze popracujemy trochę nad tymi marzeniami, to wszystko się uda. U mnie życie to magia. Kocham życie, kocham ludzi, lubię dla nich występować. To wszystko, czego się nauczyłem, lubię się tym dzielić. To jest piękne. Artysta opowiedział nam również o początkach swojej fascynacji iluzją. Kiedy miałem lat kilka, zabrano mnie do teatru na spektakl lalkowy Czarodziejski Pierścień. I ja do tej pory pamiętam to przedstawienie. Pamiętam takiego wielkiego maga z takimi rękoma, które były takie wielkie. To była lalka jakaś taka olbrzymia. Proszę Państwa, takie wrażenie to na mnie zrobiło, że pomyślałem, że ja właśnie tam do tego świata chcę. Nie chciałem być tym wielkim magiem, który ma te ręce, ale chciałem zgłębić tajemnicę, tą, która wtedy mnie dotknęła, bo to zrobiło na mnie takie wrażenie, że ta tajemnica teatru, tego świata, który się tam wydarzył, do którego ja zostałem zaproszony, odcisnęła wielkie piętno na moim życiu. To piętno takie pozytywne. I tak to się zaczęło. A później to poznałem na swojej drodze mnóstwo ludzi, którzy chcieli mi pomóc. Myślę, że to ważne jest, że spotykamy ludzi takich, którzy, kiedy spotykamy ludzi takich, którzy, dla których to, czym zacząłem się zajmować, też to była pasja. I oni widzieli we mnie coś, co przedłuży ich pasję. To piękne i tak mi się udało. Więc trochę to szczęścia, a marzeń, to jest taki miks szczęścia, marzeń i życia, przez które idziemy. Każdy występ jest dla mnie ważny. Obojętnie, czy to jest wielki gdzieś na dużej scenie, czy to jest jakiś mały występ gdzieś, dla mnie najważniejsza jest publiczność i możliwość taka, że będę mógł dać tej publiczności to, czego doświadczyłem, kiedy byłem małym chłopcem. Mały chłopiec już dorósł i ku radości zarówno własnej, jak i swojej publiczności od lat spełnia swój sen o magii. A o czym teraz marzy dorosły Maciej Pol? O świętym spokoju. Jak każdy. Życie po prostu jak życie. Proszę Państwa, mam wnuczkę, Kalinkę, która po prostu, z którą jeżdżę na basen. Marzę o tym, żeby ona miała fajne życie. Marzę o tym, żeby moje dzieci miały fajne życie. Marzę o takich rzeczach, nie tylko jakichś takich strasznie górnolotnych. One są piękne. W tym jest bardzo dużo magii. Jakbyście zobaczyli moją Kalinkę, która ma 3 latka i która się mnie trzyma tak kurczowo, kiedy jedziemy na basen i się boi.
i tej wody i po prostu ma do mnie takie wielkie zaufanie jako do dorosłej osoby, która gdzieś pokazuje jej taki inny świat, to jest magia, to też jest magia. Magię znajdziemy wszędzie. Znajdziemy ją w pasji, w życiu, w świecie, w ludziach, którzy nas otaczają, tylko ważne jest to, żebyśmy chcieli jej poszukać. Każdy człowiek ma swoją magię, tak? I ważne jest to, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że ją mamy i że tak naprawdę nie musimy daleko szukać. Radzę Państwu, żebyśmy rozejrzeli się, tak? No, znajdziecie ją na pewno.